Jeśli zauważysz ruchliwe, żyjące jakby własnym życiem palce, wczepiające się chętnie we wszelkie krawędzie i szpary, przyjrzyj się właścicielowi tych palców uważniej. Jeśli opuszki pokrywa skórzasta powłoka, twarda jak skorupki orzechów, stawy zaś są wyraźnie pogrubione, nadając dłoni wyraz drapieżnego szponu, zapewne masz przed sobą wyznawcę. Właściwie pierwszą książeczkę, którą ja wydaję, ona dotyczy nie Himalajów, nie moich trawersów przez ośmiotysięczniki, nie wielkich ścian wybitnych, niewybitnych wspinaczek technicznych, tylko no, takiej małej skałki w istocie, prawda? Ten teren skałkowy, który umożliwia właśnie doskonalenie się w sensie technicznym i windowanie trudności technicznych, jest dla rasowego wspinacza terenem bardzo atrakcyjnym. No i tak było w moim przypadku. No tutaj się rozgrywał jakiś kawałek mojego wspinania, które zawierało w sobie no, cały pełny wymiar alpinizmu, a więc wysokie trudności, bardzo duży stopień ryzyka, no i ogromny jakiś wysiłek taki też fizyczny związany z realizacją danych przedsięwzięć. Na Doliny Kobylańskiej wyrasta grupa skał wokół zjazdowej turni. Wspomnienia, klęski i triumfy. Sporo wypitej herbaty. Nazwa tej formacji łączy się również z historią wspinaczki. Z powodu stromizny i wysokości trenowano tu pierwsze zjazdy na sizalowych liniach, które miały tę właściwość, że przy najmniejszym niedopatrzeniu pozostawiały krwawe pręgi na ciałach adeptów. Ileż zaparcia wymagała wspinaczka tamtych lat. Nazwy i wspomnienia. Szara płyta, nieciekawa skała, turnia z krokiem, turnia Długosza. Współtwórcy, o czym wie niewielu, słynnej piwnicy pod Baranami. Wspomnienia i nazwy. To jest dla mnie miejsce, do którego zawsze wracam z największym rozczuleniem, powiedziałbym. Jak ja tu się pojawiłem, no chyba w 58-59 roku przyszedłem z Zabierzowa, gdzie wtedy mieszkałem, no to byłem takim no, paroletnim chłopakiem i jak wszedłem tu właśnie w to miejsce, no to byłem po prostu zafascynowany i do dzisiaj ten dzień pamiętam. Pomyślałem sobie, przecież ja jestem chyba gdzieś w Arizonie, albo tam, gdzie westerny kręcą. Że to jest taki właśnie wąwóz z westernów. Skałka 502. To jedno z dwóch najwyższych wzniesień wyżyny krakowsko-częstochowskiej. Wyżyna ta ciągnie się od Krakowa aż po Częstochowę, może dalej do Wielunia, pasem prawie 200-kilometrowym. Równorzędnie z nazwą wyżyna, którą preferują geografowie, używany jest termin Jura. Natomiast najciekawsza część tego regionu to południowa, zwana dolinkami podkrakowskimi. Nazwa Jura została przeniesiona i zastosowana tutaj przez wspinaczy, którzy porównywali skałki podkrakowskie do terenu z pogranicza Francji i Szwajcarii. Parędziesiąt lat temu, przed II wojną światową, kiedy pierwsi wspinacze tu się aktywnie zaczęli wspinać, dla nich skały były wyłącznie przygotowaniem do wspinaczki w górach wyższych. Najpierw w Tatrach, potem celowali w Alpy, a także i w Himalaje, co po niektórzy. To Basiu, to bierz, gdzie masz ten, już jako ten. Potem
ten cel się troszkę jakby rozmył i coraz więcej ludzi przykładało większą uwagę do samego wspinania skalnego niż tatrzańskiego, ale dalej można powiedzieć, że to się mocno przeplatało. W końcu pojawiło się pokolenie, dla którego skały stały się celem samym w sobie i nie mieli oni jakichś wielkich aspiracji wysokogórskich, choć nie można tak powiedzieć do końca, bo kaskaderzy, grupa w latach 70., która dokonała ogromnego kroku naprzód, większość z nich się wspinała znakomicie w Tatrach, a już nie mówię o Wojtku Kurtyce, który jest przecież genialnym wspinaczem na skalę ogólnoświatową, a tu w skałkach. Autorstwa jego jest mnóstwo wspaniałych dróg. Na pewno Bozia mnie obdarzyła jakimś tam poczuciem humoru. Rejestrowałem tutaj całą masę sytuacji, które patrząc na zimno i z zewnątrz były zabawne, no bo były. I po prostu zacząłem to przenosić na papier. My kaskaderzy, to był Rysiek Walczyk, to był tu obecny. Parę osób, które się do tej grupy przyklejało i odklejało. Przy jakimś nieudanym oblężeniu kazalnicy ówczesny koordynator PZA, pan Jagodziński, nawymyślał uczestnikom tego oblężenia od kaskaderów, bo spadali gęsto często i to przylgnęło. Oczywiście te miejsca w skałkach, poszczególne dolinki, poszczególne turnie, gniazda skale mają swoją historię, mają swoje nazewnictwo, mają swoją otoczkę jakąś. Jesteśmy akurat w tej chwili w Dolinie Bolechowickiej, prawda, która jest nazwą taką geograficzną. We współczesnym skrócie ona się pojawia nieraz jako Brama Bolecho, prawda? No, naturalnie już to miejsce ma swoje charakterystyczne, historyczne nazwy, takie jak Filara Bazego, czy też Ściana Pokutników, prawda? One się wywodzą z pokolenia pokutników. Miejscowi tutaj widząc ten wysiłek niezrozumiały dla nich w pewnym sensie, wspinaczy na tej ścianie, domniemywali, że jedyny powód, dla którego człowiek może tak nonsensowne zajęcie uprawiać, musi być jakaś pokuta, prawda? Specjalnie chcę was zobaczyć. Należałem do pierwszego pokolenia, który szkolili pokutnicy. To byli panowie, którzy w czasie okupacji nie mieli się, nie bardzo im wolno było się wspinać w Tatrach, więc wspinali się w skałkach. Ja w tych skałach, w tych dolinkach znam każdą skałę, każdą nazwę, każdy chwyt i łatwo mi było prowadzić kursantów, pokazywać im, gdzie jest chwyt, którędy, w jaki sposób można przejść. I dla mnie do dziś dnia są czymś takim miejscem, do którego zawsze chętnie wracam. No, ja miałem kolosalne szczęście, bo zaczynałem swoją działalność skałkową i górską w okresie, kiedy jeszcze żyła liczna grupa pokutników. To był przełom lat 50. i 60. Tego trudnego fachu uczył mnie Adam Górka Łapiński Czesław. W tym terenie nazwy zostały nadane przez osoby wspinające się. Stąd są nazwy przeniesione z gór wysokich. Jest grań, jest filar, jest komin. Mamy komin Górki, mamy komin Łapińskiego, mamy filarek adeptów, mamy z kolei całą tą grań bolechowicką.
No jakby w pigułce tutaj skupiają się najlepsze cechy wspinania w dolinkach podkrakowskich. I tu powstało szereg moich dróg, które inicjowały czy konfirmowały stopień 6-5, taki wyznacznik trudności dla mojego pokolenia. W tej dolince jest wszystko to, co powinno być właśnie w takiej idealnej dolince podkrakowskiej, czyli blisko strumyczek, wysokie ściany po 30 metrów, piękne drogi. Tego nie ma w innych dolinkach, albo jest to w pewnej odległości. Skały są tam porozrzucane i tak dalej. Tu tworzą jakby takie dwa skupione masywy. Stoimy pod filarem pokutników. Tutaj mamy filar Abazego. Oto chiński Maharadża. Jedna z dwóch moich najważniejszych dróg. W tym dokładnie miejscu znajdowałem się z Ryśkiem Malczykiem i tutaj analizowaliśmy możliwości stworzenia jakichś nowych dróg właśnie obok rysy Babińskiego i sinusoidy, która ucieka tą rysą w prawo. I Ryśek Malczyk wtedy mi powiedział, no będziesz chyba chińskim Maharadżą, jak to przejdziesz. No ja się tak bardzo zawziąłem i po solidnie przetrenowanej zimie udało mi się właśnie w maju 1985 roku poprowadzić tą drogę, która no właśnie z mety awansowała do mian najtrudniejszej w kraju. Wyzwanie, które gdzieś w pewnym momencie się we mnie narodziło, mianowicie wyzwanie przejścia chińskiego Maharadży na żywca, było głęboko osobistym wyzwaniem. Ale ja szczerze powiem, że do końca jest mi trudno wyważyć i na przykład w cyfrach, w procencie podać, ile w tym było jakiejś tam mojej takiej konfrontacyjnej, sportowej ambicji ukierunkowanej na wyzwanie rzucone wcześniejszemu pokoleniu, a ile było w tym pragnienia no, wyzwolenia się z ludzkiego ograniczenia, z własnego strachu i zrobienia wbrew temu instynktowi samozachowawczemu czegoś, co pozwoli mi uwierzyć, że ja jestem powyżej tego. Wrota Bolecho stały wzniosłe i wyzywające. Płynnie wznoszę się tam, skąd nie ma już odwrotu, ku owym szarym plamom, do krzywego nieba i o dziwo, tuż przed moim nosem wyłania się krawędź cieniutka jak skóra palców. Mam ją. Kilkoma płynnymi ruchami wyszedłem z zacienionej ściany na zalaną słońcem grań pokutników. Wzruszenie odjechało łagodnie ku wdzięczności. Jej historia no, znalazła swoją kulminację przede wszystkim za pomocą przejścia bez asekuracji tej drogi w wykonaniu Wojtka Kurtyki. Zresztą notabene, gdyby się tak zastanawiać, jakie było największe w ogóle wydarzenie w historii klasycznego wspinania w całych dolinkach podkrakowskich, to przejście solowe chińskiego Maharadży no bez wątpienia właśnie nim jest. Trzeba było podejść na przykład do skały, trzeba było, wiesz, złapać tą klamkę tutaj na przykład i tak, i zawisnąć. Dla naszego pokolenia Zakrzówek stał się jakby takim salą gimnastyczną, czyli jest to miejsce, które mimo wszystko jest w środku miasta. Druga klamka testowa tutaj, to była ta, to była dla silniejszych. Tutaj też się zawisało na jednej ręce, tak samo na kącie prostym. Dawniej było coś takiego, że ludzie trenowali tylko w niedzielę. My tutaj zaczęliśmy przychodzić każdego dnia po szkole, po studiach,
ludzie przychodzili tutaj i po prostu zaczynali się wspinać. No. Tutaj ta skała, kiedy ja tutaj przyszedłem, to ja byłem jeszcze jak gdyby z pokolenia przed nową falą. 78 rok to jeszcze wtedy było to pokolenie stare, jakby kaskaderów, którzy tutaj rządzili, nie? Oni rządzili przed nami. Potem kilka lat później ja poprowadziłem kant tutaj na Freneju, poprowadziłem zacięcie. Później zrobiłem bez asekuracji tą rysę na Freneju. Potem przyszedł Piotrek Korczak i zaczęliśmy boje o środek tutaj płyty Freneja. Przełom nastąpił w starym kamieniołomie na Zakrzówku. Problem, jaki stanowiła gładka płyta na lewo od rysy Freneja, dojrzał jesienią 1981 roku. Mimowolnie stałem się autorem przejścia, od którego zaczęto umownie mierzyć czas nowej fali. Mój główny konkurent, Andrzej Marcisz, zwykł wykorzystywać wolne weekendy na wypady w Tatry. Kiedy powrócił z jednego z nich, rzekłem mu niedbale: nity klasyczne. Ile? 6-4, a może więcej. Krótki dialog zrobił odpowiednie wrażenie. W dwa dni później Andrzej doniósł o powtórzeniu nitów. Po uzgodnieniu patentów, z jakich korzystaliśmy, pozostało tylko ogłosić powstanie najtrudniejszej w skałkach drogi. Moje pokolenie za swoją ambicję miało jakby stworzenie nowoczesnego tak zwanego free climbingu, czyli istniania klasycznego, jak my tłumaczymy niezbyt precyzyjnie na język polski, no w skałkach podkrakowskich, a tym samym w Polsce. I naszą ambicją było przejście wszystkich dróg z dolną asekuracją. Z czasem doprowadziło do tego, że przejścia wędkowe no przestały się liczyć jako przejścia klasyczne, przestano je zamieszczać w przewodnikach i taki stan obowiązuje do dzisiaj. Strome, wapienne zerwy Sokolicy przez długi czas uważane były w środowisku wspinaczy za niemożliwe do pokonania. Dopiero pod koniec okresu międzywojennego wspięli się jej południową ścianą pokutnicy Marian Pauli i Kazimierz Paszucha, autor pierwszego przewodnika wspinaczkowego po dolinkach. Obok wyniosłej skały przycupnęły zabudowania starego młyna, a jednocześnie najstarszego schroniska w podkrakowskich dolinkach. Jego właściciele wynajmowali pokój na pięterku przybywającym tu kiedyś pierwszym wspinaczom. W latach 20. ubiegłego wieku trenowali tutaj profesjonalni wspinacze, ludzie, którzy, no, pionierzy polskiej wspinaczki. W tej okolicy, w rejonie Dolinek Podkrakowskich, to jest jedyne takie schronisko typowo osadzone w skałkach w sercu Doliny Będkowskiej. To jest ekspozycja starego sprzętu wspinaczkowego. Staramy się, żeby wspinacze młodszego pokolenia mogli się dowiedzieć czegoś o początkach tej szlachetnej dziedziny sportu, jaką jest wspinaczka. Nie było tak, że nagle się tutaj zjawiłem, tylko to z czegoś wynikało. Te całe jakby zjawiska, można powiedzieć, historyczne, zmiana pokoleń właśnie były bardzo obecne u mnie w domu. Była bardzo duża jakby biblioteka pełna książek poświęconych górom. Ja się jako dziecko zaczytywałem w tym i tato zabierał mnie na jakieś takie drobne wspinaczki typu po parę metrów z liną, po jakichś takich łatwych skałkach, a pewnego dnia
kiedy obudził się we mnie jakby taki zew, że chcę też się zacząć wspinać, pamiętam, okłamałem rodziców, że jadę na wyjazd harcerski. No to było kompletnie nieodpowiedzialne działanie, bo ja ojcu ukradłem linę, ukradłem sprzęt, ukradłem uprząż i pojechałem na Słoneczną z takim kolegą z klasy. Wróciliśmy wieczorem i akurat nie rodzice pechciał. Na schodach mój ojciec usłyszał, że ja się tam wchodzę do mieszkania, a powinienem dawno już być w domu. Zrobił mi gigantyczną awanturę, widząc, że ja mam sprzęt, gdzieś musiałem być. No ale po jakimś czasie, później miałem karę i zakazano mi w ogóle wychodzenia z domu przez tydzień, ale po jakimś czasie ojciec powiedział, że jak mnie zobaczył tutaj na tej klatce schodowej, że jestem taki umorczany, zmęczony tym trudem gdzieś tam spinaczkowym, był bardzo gdzieś tam ze mnie dumny. Nie ma tych takich drogiących, tak? Nie, bo to ma jak wszystko, ile ci zalepi i wady, nie? No bo to zablokuje ci i później pod ciężarem, no to tam wiesz, no chyba, że to... Uważaj, Turysiek, bo tu jest dobrze. Tutaj nie tylko spotykam tych młodych ludzi, już bardzo dobrze wspinających się, ale też no, legendy polskiego wspinania skałkowego, takich jakby, no, wymienię nawet Andrzeja Marcisza czy Piotrka Korczaka. No i zawsze miło podać rękę, miło się z nimi przywitać, no i sobie przypomnieć te dawne, wspaniałe lata, kiedy no, głównie ja ich obserwowałem, jak wygrywali na zawodach. Skałki były dla mnie o tyle ważne, że to był dla mnie taki pierwszy kroczek startu w góry, również wyższe. Ale również i teraz, doskonaląc swoją technikę, czy podtrzymując swoją kondycję, czy wciąż podtrzymując tą swoją technikę, ja czuję się pewniejszy również w górach najwyższych. Trochę idzie w kierunku to wspinanie, w moim odczuciu, w kierunku paneli, w kierunku sztucznych ścian. To jest dla mnie zjawisko no, z jednej strony zrozumiałe, no bo powstają te ściany wspinaczkowe, które absorbują ten gigantyczny ruch wspinaczkowy. Aczkolwiek ten panel i wspinanie na sztucznej ścianie jest dla mnie jakby bardzo dużą redukcją wspinania, no bo brakuje mi w tym tego elementu jakby całego estetycznego, który nam tutaj towarzyszy, prawda? W ogóle w rozmowach z tymi znacznie młodszymi ludźmi ja widzę, że oni tak naprawdę podchodzą do tego tak, jakby poszli na piłkę nożną czy na zagranie w squasha. To jest jedna z dyscyplin i tylko i wyłącznie to. Nie ma tego wszystkiego, co nam towarzyszyło właśnie w tym naszym wydaniu Nowej Fali. Alpinizm dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż tak, jak to było dawniej. Rozpadł się na wiele różnych specjalności, dziedzin, takie jak spinaczka na czas, bouldering i prowadzenie. No ja specjalizuję się głównie w boulderingu. Jest to wspinaczka na małych formach, bez asekuracji. Jedynie asekurujemy się crashpadami, to są takie specjalne materace, które amortyzują wstrząsy, ale nie ma liny. Podejrzewam, że w dawnych czasach bouldering był uważany za w ogóle jako taka forma zabawy bardziej. W tym momencie jest to oddzielna dyscyplina, która skupia bardzo wielu zawodników, czy to rywalizujący ze sobą na zawodach, albo też w skałach. Bouldering musimy wykonać bardzo trudne przechwyty, a na prowadzenie dochodzi do tego również element wytrzymałości. Dobrze jest to przeplatać, wtedy jest się bardziej wszechstronną osobą. Kraina sentymentalna teraz. Kraina realnych wyzwań spinaczkowych. Kraina, w której nauczyłem się wspinać, gdzie szlifowałem technikę, swoje umiejętności. No i gdzie znajdowałem pierwsze bardzo poważne wyzwania. Podstawą w ogóle każdego wyczynu spinaczkowego są trzy jego aspekty. Trudności techniczne, ryzyko podjęte, no i wreszcie wysiłek. I w istocie te skałki zawierają wszystkie te trzy aspekty. Prowadzisz, tak? Zatem cię asekuję, tak? No to, no, uchodź, proszę.
wspinają się.